Karol Mocniak, rowerowy Białystok. Dzień dobry. Długo ciebie w Białymstoku nie było. To prawda. Studiowałem, później pracowałem i w sumie nie było mnie no tak aktywnie z 5-6 lat, no bo przez pewien okres czasu udawało mi się jednocześnie mieszkać w Warszawie, w Białymstoku i to ciągnąć. Przez ostatnie 3 lata już musiałem zająć się faktycznie pracą w Warszawie, ale udało mi się znaleźć całkiem niezłe zatrudnienie w Białymstoku, więc wróciłem. I cały czas z rowerem? Cały czas z rowerem, tak, tak. W Warszawie działałem oczywiście lokalnie rowerowo, w Zielonym Mazowszu i także trochę na taką skalę ogólnopolską w miastach dla rowerów. I faktycznie parę rzeczy nam udało się osiągnąć. Powracasz do Białegostoku, chociaż tak stricte nie wyjechałeś z niego. Mhm. I jak już tak na co dzień zaczynasz sobie śmigać po naszym mieście, to? Dużo się zmieniło, bardzo dużo się zmieniło faktycznie. Tych dróg dla rowerów jest więcej, ale na przykład na mojej drodze do pracy nadal mam sporo odcinków, gdzie po tych drogach dla rowerów po prostu nie mogę jechać, bo na przykład mieszkam na ulicy Elektrycznej, a droga dla rowerów znajduje się po drugiej stronie Brańskiego i żeby na nią zjechać, muszę przejechać dwa skrzyżowania dalej, aż żeby w ogóle móc na nią faktycznie rowerem wjechać. Podobna sytuacja na Kalinowskiego jest, że bloki mieszkalne są po stronie przeciwnej od ścieżki rowerowej. Tak, dokładnie. To jest bardzo duży problem i on powoduje to, że mimo tego, że tej infrastruktury jest bardzo dużo, to ona nie jest tak użyteczna, jakby mogła być, bo faktycznie kilometry się zgadzają, ale jeżeli rowerzysta chciałby naprawdę tym rowerem jeździć po tych ścieżkach, to często to się kończy tym, że ten rower musi po prostu prowadzić, a w większości przypadków tacy rowerzyści ostatni kilometr czy kilkaset metrów muszą pokonać po chodniku, no bo tej drogi dla rowerów tam po prostu nie ma, bo jest po złej stronie ulicy. A rower się po to ma, żeby nim jeździć, a nie go prowadzać, prawda? Tak, dokładnie. To jest najgorsze. Najgorsze jest to, że no ja akurat jeżdżę po jezdni i kierowcy nie zawsze rozumieją, że tutaj drogi dla rowerów po drugiej stronie ulicy po prostu nie ma jak zjechać. Jeszcze mi Częstochowska też przyszła do głowy, gdzie ścieżkę rowerową zrobiono przy szkole. Mhm, tak, tak, zgadza się. To tam akurat to jest miejsce koło mojej pracy i faktycznie jak jadę do centrum, to dopiero na Lipowej mogę zjechać na drogę dla rowerów. Mam nakaz skrętu w prawo z ulicy Osiedlowej. Mhm. Od jakiegoś czasu publikujecie swoje raporty jako rowerowy Białystok. Zgadza się. I dość ciekawe rzeczy można chociażby w ostatnim przeczytać. Chyba zacznę od tej, że zapytaliście internautów o ścieżki rowerowe. Osoby chętne mogły wziąć udział. Tak, jak najbardziej. Ponad 500 osób, tak? Mhm. Ponad 500 osób wypełniło ankietę. Ankieta była dość długa, bo zawierała ponad 30 pytań, także wydaje mi się, że to jest całkiem spore osiągnięcie, bo faktycznie trzeba było te 5-6 minut na to poświęcić, żeby ją wypełnić. I co ciekawe, ze ścieżek rowerowych w Białymstoku najbardziej są ucieszeni i zadowoleni ci, którzy z nich w ogóle nie korzystają. Przynajmniej tak wynika z tej ankiety. Tak, tych osób, które wypełniły ankietę, a w ogóle nie jeżdżą na rowerze, było niewiele, bo to było kilkanaście osób, ale one zdecydowanie najlepiej oceniały tę infrastrukturę dobrze i bardzo dobrze. Także w ogóle ta tendencja utwierdzała się. Im więcej rowerzysta jeździł, no pytaliśmy o to, czy rowerzyści jeżdżą powyżej 5 czy powyżej 10 lat, tym generalnie z tej infrastruktury byli zadowoleni mniej, więc ci początkujący rowerzyści myślę, że trochę bardziej bazują na tym, jakie idą informacje w mediach, co mówi magistrat na temat tej infrastruktury, a nie do końca bazują na swoich własnych doświadczeniach, które trochę rewidują tą rzeczywistość. Czy coś ciebie zaskoczyło podczas sprawdzania wyników odpowiedzi na pytania zawartych w raporcie? Znaczy, zaskoczyło nie, ale wyszły z tego takie ciekawostki, jak to, że początkujący rowerzyści bardziej narzekają na interakcje z pieszymi, doświadczeni rowerzyści bardziej narzekają na agresję kierowców, co świadczy na przykład o tym prawdopodobnie, że początkujący rowerzyści po prostu w ogóle po tych jezdniach nie jeżdżą. Najczęściej jeżdżą po chodnikach, no i trudno tu się dziwić, bo niektóre ulice przy braku infrastruktury, no to naprawdę jest wyzwanie, żeby tam legalnie rowerem pojechać. Takie rzeczy. I odwaga musi być po stronie rowerzysty, żeby wjechać na taką drogę. Dokładnie, dokładnie. Mamy bardzo duży problem z edukacją, no bo obecnie według prawa rowerzysta, który kończy 10 lat, musi po prostu dnia na dzień zjechać z chodnika i na tą jezdnię wjechać. Też nie mamy tego okresu przejściowego, kiedy mógłby na przykład przyzwyczaić się do samochodów na ulicach osiedlowych, albo jeździ po chodniku, albo jeździ po jezdni. No i z tego, co ja rozmawiam z ludźmi, których znam, to wybierają chodnik, bo jest dla nich samych bezpieczniej. Tak, i to jest tendencja ogólnokrajowa. To z jednej strony możemy narzekać na rowerzystów, jeżeli jeżdżą po chodniku.
Z drugiej strony nie ma za bardzo dobrego sposobu na to, żeby ten problem rozwiązać, na przykład wzmacniając policję, która łapałaby takich rowerzystów, bo praktyka pokazuje, że oni wtedy nie łapią tych szaleńców, którzy faktycznie stanowią zagrożenie, no bo za szybko jadą na to, żeby taki pieszy patrol mógł ich złapać, a łapią, no nie wiem, osoby starsze, które po prostu boją się po tej jezdni jechać i to, że znajduje się na chodniku, jest całkowicie zrozumiałe w tym momencie. No jeszcze też taki absurd troszeczkę, że jak już złapią, to mandat się dostaje za przejeżdżanie przez przejście, a nie za to, że się jechało chodnikiem. To akurat rozumiem, że na przejściu dla pieszych rowerzysta może być pewnym zaskoczeniem dla kierowcy, ale mandaty za jazdę po chodniku też się zdarzają, niekoniecznie na przejściu dla pieszych. Może przejdźmy do samego raportu. Mhm. Czy jest jakieś osiedle, które szczególnie, nie osiedle, bo byście regionami bardziej... Bardziej dzielnicami. Staraliśmy się podzielić tak, żeby te osiedla były do siebie podobne i mniej więcej takiej samej wielkości. Które jest szczególnie zadowolone ze swojej... Zdecydowanie tak. Wyszło nam, że osiedle Wygoda i Jaruszówka są bardzo pozytywnie oceniają tę infrastrukturę rowerową. No i faktycznie to pokrywa się z tym, że gdzie ta infrastruktura jest. I to jest także kwestia tego, że to są osiedla domków jednorodzinnych głównie, więc rowerzysta ma albo do wyboru drogę dla rowerów wzdłuż głównej ulicy, albo spokojną uliczkę osiedlową, na której też w miarę może czuć się pewnie. To jest zupełnie odwrotnie niż na przykład w centrum, zupełnie odwrotnie niż na osiedlach, gdzie są bloki, gdzie faktycznie tej infrastruktury nie ma, a na ulicach można zauważyć problem z uspokojeniem ruchu, czyli ulice osiedlowe są, ale samochodów jest trochę więcej, jeżdżą dużo szybciej. To już widać w tych ocenach. Centrum to chyba żadne zaskoczenie, bo dzisiaj dojechać do centrum ścieżkami rowerowymi w Białymstoku się nie da. No, tak, robiliśmy także raport mówiący na temat dostępności centrum miasta i faktycznie wyszło z niego, że na 20 punktów, które wybraliśmy w mieście, drogo dla rowerów nie zsiadając z roweru albo nie jadąc bardzo naokoło, czyli to było 40% wydłużenia, faktycznie da się odjechać tylko z dwóch takich punktów na 20, więc wynik jest dość rozczarowujący. Warszawa, która jest dużo większa i ma dużo większe problemy, jeżeli chodzi o prowadzenie infrastruktury rowerowej, ma prawie dwukrotnie lepszy wskaźnik, jeżeli chodzi o tę dostępność centrum, co jest dość niepokojące. Mam też to, że tych dróg dla rowerów jest bardzo dużo, i jednak mimo wszystko nie da się nim tak łatwo dojechać, to świadczy trochę o tym, że może faktycznie inwestujemy w te drogi dla rowerów, ale nie za bardzo robimy to z głową. To też jest niepokojące i gdybyśmy mieli jakiś faktycznie dobry plan rowerowy bazujący na pomiarach ruchu rowerowego, to przy tych samych drogach dla rowerów, przy tej samej długości moglibyśmy mieć naprawdę fajne rowerowe miasto, po którym każdy może jeździć rowerem i czuć się bezpiecznie. Jeszcze jedna taka zaskakująca dość rzecz, pewnie nie dla ciebie, jako dla przedstawiciela rowerowego Białegostoku, to sam fakt, do czego białostoczanie rowerzyści używają swoich rowerów, prawda? Tym, żeście się chwalili na Facebooku. Tak. Nawet podczas debaty prezydenckiej pan prezydent Truskławski powiedział, że no rowerzyści w Białymstoku jeżdżą głównie rekreacyjnie, on sam to widzi i wie. Z naszej ankiety wyszło, że to nie jest do końca prawda. Rowerzyści zadeklarowali, że jeżdżą głównie w celach transportowych, czyli do szkoły, do pracy, na zakupy i to była ponad połowa głosów. Rekreacyjnie jeździ, deklaruje około 1/3 rowerzystów. Także proporcje są już takie, że ta infrastruktura faktycznie powinna służyć do tego, żeby tym rowerem móc szybko i wygodnie dojechać, ponieważ jest po prostu konkurencją dla transportu samochodowego i zbiorowego. Czas liczy. No i niestety moi znajomi rowerzyści, jak i również ja, bo przyznaję, że korzystam codziennie z roweru, zawsze narzekają na to, że ścieżki rowerowe są jednak nie zawsze przygotowane do tego, żeby można było po nich jechać. Już pomijając sam aspekt zimy, chociażby po deszczach jest po prostu tragedia. Zapytaliśmy rowerzystów i faktycznie z tych wszystkich 30 prawie ocen najgorzej oceniane było utrzymanie dróg dla rowerów, no i remonty. Jeżeli chodzi o utrzymanie, to też brak odśnieżania w zimie powoduje, że rowerzyści po prostu na tych rowerach nie jeżdżą, a tylko połowa rowerzystów zadeklarowała, że odstrasza ich zimna temperatura. Więc drogi dla rowerów, które teraz faktycznie służą przez 7-8 miesięcy w roku, mogłyby być dużo lepiej wykorzystywane przez wszystkie 12 miesięcy. Zajęliście się też właśnie tym bezpieczeństwem. Ogólnie jest gorzej, prawda? Ale chyba wnioski są trochę głębsze, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo na ścieżkach rowerowych.
To jest trochę trudne do interpretacji, ponieważ nie mamy pomiarów ruchu rowerowego. Gdybyśmy wiedzieli, że na przykład rowerzystów jest 10 razy więcej niż 10 lat temu, a wypadków jest tylko 4 razy więcej, to wtedy moglibyśmy powiedzieć, że wypadków jest więcej, ale statystycznie jazda rowerem jednak jest te 2 razy bardziej bezpieczna. Nie mamy tych pomiarów. Jedyne, co możemy teraz powiedzieć, to jest właśnie to, że tych wypadków jest dużo, dużo więcej niż w 2007 roku, że osób rannych w wyniku zdarzeń z udziałem rowerzystów jest więcej. No oprócz tego wyszły nam jeszcze takie ciekawostki, jak to, że rowerzyści, okazuje się, że te akcje edukacyjne rowerzystów przyniosły skutek i rowerzyści już są mniejszością tych osób, które uczestniczą, które powodują wypadki z udziałem rowerzystów. Czyli jak teraz mamy wypadek na drogach, to jest duża większa szansa, że to kierowca spowodował ten wypadek. No ale to w sumie też jest trochę zrozumiałe, bo tak naprawdę nie mamy akcji edukacyjnej skierowanej do kierowców, jak się zachowywać w przypadku infrastruktury rowerowej czy przejazdów rowerowych, a tej infrastruktury rowerowej w mieście po prostu jest więcej. Wygoda tras rowerowych dość wysoka została oceniona przez waszych współrozmówców. Tak, zgadza się. To też bardzo mocno zależało od osiedla, na którym rowerzyści mieszkają. Na przykład, tak jak już mówiłem wcześniej, mieszkańcy Jaruszówki Wygody dość dobrze oceniali tę wygodę. Najgorzej było zdecydowanie w centrum, czyli no niestety tam, gdzie akurat ta infrastruktura jest najbardziej potrzebna i służyłaby wszystkim, no bo prawie wszyscy przez te Śródmieście Białegostoku rowerami chcieliby przejeżdżać. Swego czasu, lat temu może z 10, rozmawialiśmy na temat ścieżek rowerowych i wtedy zwróciłeś uwagę, że w Białymstoku jak gdyby odchodzi się od zachodniego trendu budowania ścieżek rowerowych w ramach jezdni po prostu. A jak to teraz wygląda? Czy w ogóle jest jakaś myśl, aby tą kwestię podjąć? W Białymstoku praktycznie nie ma pasów rowerowych. To jest bardzo dobre rozwiązanie w centrum. Na przykład na ulicy Lipowej, gdzie no, mamy ograniczenie do 30 km na godzinę, gdzie jest bardzo duży ruch pieszych i mamy sytuację, w której po chodniku, po którym teoretycznie no, w ogóle nie powinno być mieszania w takiej sytuacji ruchu pieszego i rowerowego ze względu na natężenie, wyznacza się ciąg pieszo-rowerowy, co no, jest dużo mniej bezpieczne niż wyznaczenie pasa rowerowego przy takiej ulicy dla rowerzystów. No i powoduje niepotrzebne konflikty. Niestety to myślenie się nie zmieniło i zdecydowanie jest mnóstwo miejsc, w których no, jednak rowerzyści powinni jechać po jezdni na tych pasach rowerowych, a nie powinni być mieszani z pieszymi. Ale jednocześnie rowerzyści nadal uważają, że nie jest, ten ruch rowerowy nie jest wystarczająco odseparowany od ruchu samochodowego. I wydaje mi się, że to jest przede wszystkim problem przejazdów rowerowych, zielonych strzałek, na których się nie zatrzymują kierowcy, infrastruktury w tym sensie, że nie ma w ogóle widoczności na przejazdach rowerowych. Kierowcy widzą rowerzystów dopiero jak są kilka metrów od przejazdu rowerowego. To jest po prostu niedopuszczalne z punktu widzenia takiej inżynierii ruchu, a to niestety jest sytuacja, która jest na co dzień i niestety w nowych inwestycjach też zdarzy się, że jakiś ekran akustyczny. Chyba nawet nie jeden wyjątek. Tak, całkowicie ogranicza tę widoczność i powoduje niebezpieczne sytuacje. Tutaj jeszcze nie poruszyliście jednego tematu, ale chodzi mi o samo oznakowanie ścieżek rowerowych, bo często jest tak, że jak się wjeżdża w ścieżkę z jednej strony, to mamy znak, że jedziemy po ścieżce, a już jadąc tą samą ścieżką z przeciwnej strony się okazuje, że to jest ciąg pieszo-rowerowy. Faktycznie to powinno być ujednolicone. W ogóle mamy duży problem z znakami, że ich jest po prostu za dużo. W krajach, w których jest dłuższa kultura rowerowa, na przykład w ogóle nie ma tych znaków rowerowych prawie w ogóle, bo przyjmuje się, że przestrzeń dla rowerzystów to jest po prostu kawałek asfaltu, ciąg asfaltu szerokości 2 metrów, który znajduje się pomiędzy chodnikiem a jezdnią. Gdybyśmy mieli takie standardy, jeżeli chodzi o przekroje ulic, to by większość z tych znaków po prostu nie była potrzebna. Tym bardziej, że większość rowerzystów, którzy nie są świadomymi, tak to nazwijmy, rowerzystami, nawet nie wiedzą, co te znaki tak naprawdę oznaczają. Czym się ścieżka od ruchu pieszo-rowerowego? Tak, nie wiedzą. Znaczy, w sumie nawet interpretacja przepisów też nie do końca jest niejednoznaczna. 3 lata temu była taka sytuacja, że dopiero sąd musiał rozstrzygać, czy rowerzysta ma obowiązek jechania po ciągu pieszo-rowerowym, czy nie. I to też okazało się, że ani policja, ani rowerzysta nie mieli racji, no bo akurat w tamtym przypadku nie trzeba było. Także też jest jeszcze trochę rzeczy do uporządkowania w przepisach. W 2011 roku zmieniło się prawo o ruchu drogowym i jeszcze nie wszystkie przepisy wykonawcze, jeżeli chodzi o oznakowanie dróg dla rowerów, czy przepisy budowlane zostały wdrożone, ale to też trochę wynika z tego, że w międzyczasie zmieniła się władza, a poprzednia nie zdążyła tego zmienić. Jak ogólnie się odnosisz do sytuacji na ulicy Jurowieckiej? Lata temu obiecywano rowerzystom, że ścieżka będzie,
a teraz się okazuje, że figa z makiem. No to jest strasznie rozczarowujące, zwłaszcza, że Jurowiecka jest taką jedną z bram dojazdowych do centrum miasta dla osiedla Białostoczek, dla części osiedla Sienkiewicza. No i to jest, no, w tym momencie trudno traktować poważnie jakiekolwiek obietnice miasta. Nie wiem, jakie są plany rowerowe, jeżeli chodzi o rozwój infrastruktury na najbliższe lata. Dokumenty, które są na stronach miasta, są bardzo niejednoznaczne, często niezgodne ze stanem faktycznym. Nie wiadomo, w jaki sposób są zamocowane, czy to jest faktycznie jakiś projekt z zabezpieczonym finansowaniem, który jest elementem jakiegoś większego planu. Więc to, że na Jurowieckiej ta droga dla rowerów nie powstaje, to jest bardzo zły znak i nie najlepiej rokuje na przyszłość, jeżeli chodzi o to, czy faktycznie kiedyś będzie taki dzień, że w Białymstoku będzie tymi drogami dla rowerów faktycznie dało się wszędzie dojechać. Tu też warto zaznaczyć, że w miastach, które poważnie podchodzą do tematu, ta infrastruktura rowerowa, ta szkieletowa, która pozwala na największy ruch rowerowy, nie powstaje przez dwie, czy cztery kadencje władz, tylko powstaje w ciągu dwóch, trzech lat. Jeżeli ma się odpowiednie finansowanie, jeżeli jest odpowiednia wola polityczna, to te drogi dla rowerów mogą powstać szybko i efektywnie. To też jest bardzo istotne dlatego, żeby jak już się zbuduje tę drogę dla rowerów, to żeby nie leżała przez 15 lat odłogiem nieużywana, bo kończy się ślepo z dwóch stron, tylko żeby faktycznie już od dnia zero ci rowerzyści na tej infrastrukturze po prostu byli. A sami rowerzyści jakie grzechy mają, jeżeli chodzi tutaj o Białystok? Ale to chyba wszędzie jest tak samo, prawda? Wszędzie jest podobnie. Jeżeli chodzi o statystyki wypadków, to najczęściej to są trzecią bodajże główną przyczyną wypadków w Białymstoku, to jest właśnie przejeżdżanie przez przejście dla pieszych. Wiele rowerzystów nadal po prostu boi się jeździć po tych jezdniach. No i przejeżdżając przez to przejścia dla pieszych nie schodzi z roweru, co jest pewnym zaskoczeniem dla kierowców. Bardzo chcielibyśmy to zmienić, ale tak jak mówiłem wcześniej, to jest bardzo skomplikowana sprawa i tak naprawdę rozwiązania muszą iść z góry. To musi być przede wszystkim infrastruktura, która pozwoli rowerzystom na to, żeby czuli się bezpiecznie jadąc samemu, czy z dzieckiem, czy z dziadkiem do celu. A także jest bardzo często podnoszony przez różne organizacje zajmujące się bezpieczeństwem ruchu drogowego to, że w Polsce całkowicie nie radzimy sobie z kontrolą prędkości na drogach. I przez to, że na ulicy miejskiej, na której teoretycznie jest prędkość 50 km na godzinę, która jeszcze pozwalałaby na to, żeby rowerzyści w miarę komfortowo poruszali się po jezdni, w praktyce kierowcy jeżdżą 70-80 km na godzinę, no bo policja w sumie łapie tylko tych największych, najgorszych piratów drogowych, a takimi niewielkimi z perspektywy kierowców samochodów przekroczenia prędkości nikt się nie przejmuje, a tak naprawdę one zmieniają bardzo wiele, jeżeli chodzi o zachowania innych kierowców dróg i ich bezpieczeństwo. Czego można życzyć białostockim rowerzystom pod koniec? Czego można życzyć. No bo jesteśmy... Chyba nie tego, żeby było nas więcej, bo już czasami tak ciężko się jeździ, prawda? O, zdecydowanie. Duża ilość rowerzystów to jest taki, można powiedzieć, sam wyznacznik jakości życia w mieście, jak mech jest wyznacznikiem czystości środowiska. Mam nadzieję, że tych rowerzystów będzie dużo więcej. Mam nadzieję, że infrastruktury rowerowej będzie też dużo więcej i będzie robiona z głową. No, jesteśmy teraz w okresie przedwyborczym, więc mam nadzieję, że zarówno w kampanii przedwyborczej, czy po wyborach, no trochę jednak więcej będzie dyskusji o transporcie rowerowym, który odpowiednio zaplanowany, odpowiednio przemyślany może naprawdę stanowić ogromną część ruchu i przynieść ogromne korzyści mieszkańcom i samym miastu. No na pewno będzie dużo obietnic. Na pewno będzie dużo obietnic.